Witam wszystkich. Dzisiaj zapraszam na gulasz w wersji liofilizowanej holenderskiej firmy. No i mamy. Waga dania to 132 gramy. Kaloryczność to 600 kilokalorii. Jak widać tutaj w kilku językach jest nazwa dania, w tym i polski. Tutaj już niestety tłumaczenia nie ma. Nie wiem czemu. Na zewnątrz jest kreska do odmierzania ilości wody. Tutaj jaka aktywność, tylko ci ludzie mogą jeść, inni nie mogą. W moim przypadku będzie to. No i otwieramy. Pochłaniacz tlenu wywalamy i tak to wygląda. Zapięcie jest. Szkoda, że miarki w środku nie ma, tylko na zewnątrz. Ale trudno. I zalewamy całość 400 ml wody lub do linii 11. Mam nadzieję, że nie zrobi mi się zupa gulaszowa z tego. Chociaż też pewnie będzie dobra. I jak zwykle wszystko dobrze mieszamy. Zamykamy i czekamy około 10 minut. Czas minął. Można sprawdzać, co nam tu wyszło. Jakoś tako jasny kolor. Gulasz przeważnie jest trochę ciemniejszy. Które miały tutaj być, to jest pire ziemniaczane. Mamy tu też wołowinę, czerwoną paprykę, groszek, i drobno posiekane pieczarki. Wymaga to nieco doprawienia. Przynajmniej pieprz. Danie w sumie nie jest nawet takie najgorsze. Bo nie wiem, czemu to nazwali gulaszem. To danie powinno się nazywać puree ziemniaczane z dodatkiem wołowiny. Kompletnie nie przypomina tego dania. Ale w smaku jest nawet niezłe.
tej wołowiny trochę tu jest, jest wyczuwalna. Ale danie na pewno nie jest gularzem. Tylko pióre ziemniaczane. Holendrom coś się pomyliło. Ale zjeść da się jak najbardziej. Więc do następnego filmu.